No właśnie, słuchajcie, zająłem się obudową. Obudową tą, którą już zalegam bardzo, bardzo długo do mini hotela. Tutaj będą materiały, jak widać, przygotowane są. Cieniutka sklejeczka na spód i na górę. Tym będzie drążone, wycinane. Wytniemy sobie tutaj kształt, taki jaki ma być. To one będą, dwie warstwy z tego wyjdą, dwie albo nawet trzy z tego wyjdą, słuchajcie. Wytniemy, najpierw odrysujemy, później polakierujemy, jeszcze do tego mam ciemną bejce, taki ciemny machon. To jest bezbarwny, ale jeszcze jest bejca ciemna. Tutaj patrzę, że ta sklejka z tej strony jest ładniejsza. To pójdzie tak, o, będzie to spód, to będzie góra. O, zrobimy tak, żeby to było wszystko na połysk. I słuchajcie, nieoczekiwany SMS. Patrzcie, co dotarło. Paczucha. Kolejna paczucha od widza. Od pana Tomasza. Żwirki Widury. Od pana Tomasza ze Stalowej Woli. Słuchajcie, ze Stalowej Woli otwieramy, co? O, moment, bo mi kamerka coś padła. Ok. Paczucha ze Stalowej Woli. Nożyk jakiś nożyk, chociaż jeden. Dotarła kolejna paczucha. Od pana Tomasza. Może coś zaraz opowiemy, co to takiego. Jakiś list? Nie ma listu. O, ładowareczka jakaś od Ericssona. Ericssona, Sony Ericsson, tak jest, po końcówce poznałem. Jakaś ładowarka od Sony Ericssona. Słuchajcie. No dobra. Taki stary nie mam. Z takim gniazdkiem. Z takim szerokim gniazdkiem od Sony Ericssona. Zobaczmy, co tu dalej jest. Dwowiki. Głowiczki, potencjometry, a tu jest jakaś przetworniczka. Tak jest, przetworniczka jest chyba z 200, nie, to jest na 220. Albo jakiś rozgałęźnik zasilania. Taka malutka przetworniczka, zobaczcie, nie ma mostka prostowniczego nawet. Tak to wygląda. No niby tutaj jest wysokie napięcie, ale to nie jest wysokie napięcie. Nie ma elektrolita. No dobra, zobaczymy, sprawdzimy, co to takiego jest. Hub USB. Rozgałęźnik USB. Kurczę, ja mam tutaj taki. Nie wiem, czy to będzie widać. Taki zdobyczny. Też on jest na 4. Ja przekręciłem śrubę przez obudowę, żeby tu mi wisiał. Tu mam, na górze mam komputer, a tutaj mam właśnie takiego hub'a, ale ten się na pewno przyda. Też na 4. Hubik USB. Przyda się. To są przyda się. Zobaczmy, co tu dalej jest. Kolejna ładowarka Alinko. Ładowareczka do radiotelefonu Alinko, model EDC25, 8,7V, DC14,5V, 70 mA, maksymalny prąd ładowania, czyli 8,7V to dwa lajonki. Można ładować, tylko że tu nie ma... Nie no tak, słuchajcie. Plus, minus, plus. Ma kilka plusów. Tak to wygląda. Sorry, to nie wiem, czy to było widać, czy nie. O! Ładowarka do Alinko. Antenka
do Alinko i pewnie się domyślacie, bo ja już chyba się domyślam, co tu jest. O kurcze, panie Tomku, wielkie dzięki. Profesjonalny sprzęcior. To jest dwubandowy FM, VHF FM transceiver. Alinko. DJ F1. Bateria leży, ale to baterię właśnie będziemy regenerować pewnie. Będziemy go programować, o ile on tutaj mam chyba możliwość nawet z klawiatury zaprogramowania. Czekajcie, tu ma blokadę, ale chytrze porobione. Już wam pokazuję, jak wygląda DJF1. DJF1. Od przodu. Piękny sprzęt. Lampa, monitor, czyli squelch, otwarcie szumów, skan. PO to nie wiem. FL.PL. Midwave MW. Czyli AM. Ono ma AM-y, słuchajcie. I prawdopodobnie odbiera też pilotów. W AM-ie. DJF1. Call to dzwonienie DTMF-u. Tutaj jest jakiś dodatkowy F przycisk. Na dole też jest jeden przycisk i PTT. Główny. Blokada, o właśnie już otworzyłem. Tak, to są w poprzek bateryjki. I tych baterii jest tak, tu plus, tu minus. I tych baterii jest 12 V 600 mA. Tak jest, tu plus, tu minus na dole. Ale patrzcie jak fajnie, jak chytrze, to jest wszystko stalowe, kurde. No, sprzęcior fajny. Cyk, się zapięło, a tutaj jeszcze robimy tak. I do dołu blokowanie. Moment. Luk. Nie weszło. No przed chwileczką było zablokowane, czyli było zapięte dobrze. Moment. O, teraz się zapięło, więc tak jakbym chciał. Najpierw góra, teraz dół. No i luk, blokada. I tutaj nie będzie można zrobić o tym o. Nie. Nie chcę połamać, wiecie? A mi się zdaje, że to musi głębiej wskoczyć. O! Mówiłem. I teraz dopiero blokada lock. I już tego nie przesuwamy. Tak to wygląda. DJF1E. No, będziemy je testować. Także w niedługim czasie zobaczymy, co to potrafi. Ustawimy sobie przemiennik. SL4 na 438 800 bodajże odbiór i 437 300 nadawanie. O ile dobrze pamiętam, nie jestem pewien, ale o ile dobrze pamiętam, to tu pasuje. Czyli łapie stąd i stąd, czyli tu minus, tu plus, bo to jest do kilku modeli z tego co widzę. Ładowareczka. Podłączmy i sprawdźmy. Kurczę, panie Tomku, wielkie dzięki, super sprzęcior. Praktycznie wielkości jak te Jezu. Tylko te Jezu jeszcze jest mniejsze i lżejsze. Oczywiście akumulatora nie ma, jest przejściówka, o. Jest takie małe. To jest przejściówka na zasilacz, o, na ładowarka tak zwana. Bo można sam akumulator, trzeba ten akumulator też będzie dorobić kiedy i będziemy sobie coś modzić z tych małych radyjek. O, te akurat się nie da, bo to jest akurat te SJ, czyli na 300
308 bodajże MHz, to jest całkowicie inne pasmo niż krótkofalarskie. Ale to jest maszyna, słuchajcie, to jest sprzęcior. Tak jak tutaj ktoś ostatnio powiedział, psy też można słuchać. Oczywiście jak głośno i blisko anteny szczekają. Pozdrawiam przy okazji, ale to jest normalnie maszynka fajna. No dobra, odpalmy to, zobaczmy co to... Czy to w ogóle się podładuje, czy to z zasilacza da radę chociaż odpalić. Ale numer 110. 220, no to okej. Czy to da radę zasilacza się odpalić? Się da. 166,11 w tej chwili ustawiona częstotliwość. Od monitor odblokujmy. Patrzcie, szumie. Czyli radio jest w pełni sprawne. Tu nic nie trzeba ustawiać. Patrzcie. To zróbmy sobie tak. 160. 75 to nasze taksi. 160. 166. Tutaj już przeszła banda. 165. Na monitorze. Zobaczymy, czy... Czy radio tak się odbierze? Może szybciej będzie tak. 100, 160, aha. 160, o, akumulator zatrybił. 160, przecinek, gdzie jest przecinek, gdzie kropka? Kropka 75, dobra. Trzeba wstawić akumulator, o! Ładowanie, bo już zdechło. 75, dobra. 164 nie wyszło, czemu to? Tylko akumulator zregenerować. Tylko kurde, to sekretyn, trudne słowo wybrał. Zregenerować trzeba akumulator. Małymi ogniwkami. O, tutaj coś mamy. A to squelch jest. A to jest dobre. O, tutaj jest 161, ale bardzo słabo. Bardzo słabutko, bo antenka. Taksi powinno być słychać. O. Tutaj się powinny odezwać taksówki. 160,05 i 160,25. 525. 0. O. Będą to będą. No są. Nie się przełączyło. Bateria. Squelch. O. Postawić squelcha. Lamp. Podświetlanie na zielono. Słuchajcie. Na zielono. Podświetlanie. Kurczę, ekstra. Bajka normalnie. Się nauczymy instrukcji i zrobimy o tym odcinek. Posłuchamy krótkofalowców. I zobaczymy wszystkiego, jakie on ma parametry. Z tego co wiem, to na nim jest możliwość słuchania pilotów. Na 100, od 100 chyba 20 do, od 114 do 136 też. 136. Set. Nie, 136. 500. Okej. Okay. Tak, jest możliwość.
Tylko teraz AM to będzie MW. A tutaj w AM na 2 metry można też, ale fajnie. A nie, to pamięć. Zobaczcie. Teraz mamy FM. Ale słychać pilotów. Gdzie tu jest AM? Dobra, się pouczymy. Ze stalowej woli od pana Tomasza. Pół roku będzie u mnie, po pół roku wystawiamy na aukcję pewnie. Ale nie, zobaczymy. Szkoda, żal mi będzie takiego sprzętu. Na razie żal, muszę się nacieszyć, słuchajcie. Ten już minął pół roku, tego mogę wystawić. Dziękuję panie Tomaszu, na pewno się przyda. Się przyda, obcykamy. Będziemy mieli możliwość przemiennika. Ogólnie dziękuję. O, to mi też się przyda. 4 USB. A my słuchajcie, po długiej przerwie wracamy do budowy, obudowy, która już czeka u mnie pół roku na budowę, tylko po prostu jakoś nie miałem czasu się zebrać. I sklejki przygotowane, pędzelki przygotowane. Pamiętacie kiedyś składałem mini OTL-em. No i tutaj właśnie wczoraj zagadał do mnie, że przypomniał mi o nim. Ja tu mam jego kartkę, mam jego list, co on by tutaj chciał. No i on by tutaj chciał, słuchajcie, zasilacz i sam OTL w jednej obudowie, tak aby wszystko było upchane w jedną fajną obudowę. Fajną. No i teraz nie wiem, obudowa ma być ciemna, czy obudowa ma być koloru sklejki, bo będę robił ze sklejki, tak jak już tam wcześniej, kiedyś żeśmy rozmawiali. Do tego będą nóżki takie fajne, takie od sprzętu takiego. O, mam, bo mam wszystkie cztery nóżki, były przygotowane. Słuchajcie, o, będą cztery nóżki, kształt obudowy będzie pasował w takie nóżki. Będą cztery nóżki, no i obudowa gdzieś będzie takiej wielkości, właśnie jak tutaj pokazuję na tych, będą cztery nóżki. Pamiętacie tego mini OTL-a? On był w solidnej, fajnej obudowie. Tu się ułamała mu nóżka od lampy, nie wiem czy podczas transportu od razu, chyba od razu. To zakupił nową lampę, 12AX7. Kłopot jest w tym, że ta lampa to nie jest ECC83 idealnie jeden do jednego. Ona ma wyprowadzenie, wszystko jest, tak, jest to samo. W tym, że potrzebuje minimum 84 V na anodę. Minimum 84 V na anodę. Wtedy dopiero ta lampa zagada. A ECC83 gadała przy 12 V na anodzie. To jest całkiem inny. Ja wiem, że to kupują jako zamienniki do ECC83, że to niczym się nie różni. Okej, zgoda, jeśli ECC83 jest w preampie na przykład gitarowym i ma zasilanie 200 V na anodzie, czy tam 180 V na anodzie. Śmiało wstawiasz tą lampę i jest wszystko git. No, do tego jest ten zasilacz inwerterowy. To też zobaczymy, czy będzie ten sam zasilacz, ale pewnie będzie ten sam zasilacz. Tylko może filtracji więcej mu dołożymy. Co tu dalej? Wejścia zasilania i wejścia źródła dźwięku na tylnej ściance ma być. No dobra. Wymontować z potencjometru tryszczotki tak, aby głośność chodziła płynnie. Wymienimy całkowicie ten potencjometr, ponieważ w tą obudowę będzie potrzebny potencjometr z długą ośką. Bo będzie ze sklejki zrobiona. Co poza tym? Gniazdo wyjściowe na słuchawki, głośniki na przedniej ściance i duży jack ma być, nie mały. Ja tutaj miałem porobione, jak widzicie, zasilacz, wejście i wyjście na małe jacki. A z tyłu mają być co? Nacincze tylne. Tak jest, nacincze mają być chyba, nie? Tu nie napisałeś. Wymontować potencjometr z tryszczotki. Tak, by głośność działała płynnie bez skoku, bo każdy skok podnosi
kopułem nad mózgiem. No tak, no bo to jest słuchawkowy. Ja wiem, że ten każdy skok to... On ma kopyto, słuchajcie, można śmiało głośniki pod to podpiąć, pod to. No i on jest w SMD zrobiony cały, no. Prawie cały, ten tranzystory mocy, bo to jest w klasie A, chodzą 4 tranzystory mocy, nie? I on się cholernie grzeje. No i teraz też może być przykro, bo obudowa ze sklejki. Będziemy musieli sobie na CNC wyciąć od spodu jakąś kratkę w tej sklejce, jakieś otworki ponacinać, ale to damy radę, bo akurat taki rozmiar to mi wejdzie w CNC. I teraz tak, gniazdo wymienić podstawkę pod lampę na nową, to co jest, ma uszkodzone wejście na pin. Na piny. Mogę na Allegro zamówić sam. Nie ma problemu, ja mam nowe, nawet mam... Aha, bo ci ten pin został od tej starej lampy, a nie już wygrzebany. Faktycznie może być uszkodzony, ale co tu może się uszkodzić? Jedynie co, to może nie mieć styku, no bo ta podstawka, ona nie jest pierwszej nowości już. I szczerniała, widzę. Ja dobrze wymyć, wyczyścić tą płytkę i będzie wszystko dobrze, ale jak nie, to wstawimy ci ceramiczną podstaweczkę i otworek zrobimy na wierzchu też w takim kolorze, o, połysku. On będzie ładnie obłożony, taka będzie, gdzieś tu mam nawet te pierścionki takie na lampy, nie? To nałożymy pierścionek, bo tutaj jest cieniutka sklejka na wierzchu będzie. I tak się zastanawiam właśnie, czy nie dać, nie zrobić też, nie wyfrezować na CNC otworków kratki gdzieś takiej ładnej, wiecie, taka, żeby wentylacja była od, bo jednak on ma tu 4 tranzystory w klasie A, nie dużej mocy, bo tam to jest bodajże BD140, BD139 chodzą jako końce mocy, ale słuchawkowe. Wymienić podstawkę, uszkodzone piny. Wysłać do ciebie znowu lampą, bo ta, co jest kupiona, to nie jestem pewien, czy już jej nie uszkodziłem. Może jej nie uszkodziłeś, ale ona w tym wzmacniaczyku na pewno nie zadziała. Sprawdzimy. Przetestujemy, będziemy robić pomiar. Dzięki za obejrzenie. Dzięki serdeczne dla pana Tomasza ze Stalowej Woli jeszcze raz za tak piękny sprzęcior. Będziemy na pewno jeszcze nie raz go tutaj zobaczysz na naszych odcinkach w akcji. I nie tylko. Pozdrawiam.